Witam serdecznie. Dzisiaj Wam pokażę, jak ja wycinam tego typu kształty, czy tego typu zabudowy. Właśnie wynikające, powiedzmy, dodatkowo z wielokrotności płytek. Pierwsze, najważniejsze, to jest oczywiście sobie wzięcie wymiarów od stałych punktów. Czyli mierzycie tu sobie, ja tutaj mam zastosowane krzyżyki dwójeczki. Odmierzacie 44, bo tu jeszcze przyjdzie 2 mm, więc 44 sobie mierzycie. Jeden wymiar. Tu sobie oczywiście od ściany zmierzycie, bo jeżeli kontynuujecie przykładowo taką ciągłość, jak ja tutaj mam, długość płytki sobie odmierzacie. W moim przypadku jest to 118,5. I teraz tak. Mierzycie sobie na płytce 118,5, znaczy nie 118,5, tylko to, co macie tutaj, czyli praktycznie 102. Robicie to sobie kreskę na płytce. Jeżeli macie, tak jak ja mam tutaj, wysoki poler, to polecam sobie nakleić taśmę i dopiero na taśmie kleić, bo niektóre płytki no ciężko zmyć, tam jakiś mazak czy ołówek nawet i tak dalej. No i najważniejszą rzeczą jest zrobienie sobie szablonu. Widzicie, ja sobie tutaj przeciągnę w ten sposób, tak jakby to była wielokrotność płytki czy ściany, zwał jak co, o, ta się tu nie zmieści. O, z linii ściany i sobie z kartonu to objechałem, wyciąłem do, tu mi widzicie, tu mi się kończy płytka, powiedzmy, nie? No i teraz praktycznie nie pozostaje nic innego, jak przenieść to sobie na płytki. Ja też mam o tyle, powiedzmy, że utrudniony, nazwijmy to, wykrój tej płytki, ponieważ powiedzmy na tej zabudowie, czy na tej rule wychodzą dwie płytki. Tu mam 58,5, no to tutaj jest połóweczka. Coś takiego. No czyli na jednej płytce wycinam ten kawałek, na drugiej to. No i zobaczcie, jak to ja wycinam, jak ja do tego podchodzę. I za chwilę jeszcze powiem Wam kilka słów na zakończenie. No i w ten sposób to wygląda mniej więcej na gotowo, bo to jest tylko łącznie położone. Za chwilę to będę zdejmował i kleił, ale tak, żebyście widzieli, jak to wychodzi finalnie. Ja oczywiście to, co, że tutaj to powycinałem, to jest moja fanaberia, bo tutaj będzie całość zabudowana, ale chciałem Wam pokazać właśnie, jak można wymierzyć, wyciąć tego typu kształty. Polecam zawsze zostawić tutaj to jest 2-3 mm luzu na jakąkolwiek pracę zabudowy, drgania, cokolwiek, co się z tym może wydarzyć, żeby po prostu to nie przenieść, powiedzmy, na płytkę, a tutaj tą szczelinę wypełnić silikonem w kolorze fugi płytki, żeby to nie było takie rzucające się w oczy. No i to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że taka informacja, czy taki film będzie dla Was pomocny.
No i będę wdzięczny za subskrypcję kanału, polubienie, skomentowanie. No i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.